Szanowni Państwo, witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło dzisiaj uczestniczyć w dorocznym spotkaniu środowiska ubezpieczeniowego. To jest kongres już, tak jak dzisiaj wybrzmiało, szósty, organizowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń, który zaliczany jest do jednego z najważniejszych wydarzeń na mapie ubezpieczeniowej w kraju, a jak widać dzisiaj, pewnie też po reprezentacji gości zagranicznych, pewnie też i nie tylko w Polsce. Szanowni Państwo, gościmy tutaj dzisiaj przedstawicieli szeroko rozumianej branży ubezpieczeniowej, która niezwykle istotna jest dla rozwoju gospodarczego kraju. Dzisiaj mówimy o sektorze, który dysponuje aktywami za rok ubiegły ponad 196 miliardów złotych, przypis składki ponad 62 miliardy złotych i dynamika 10% ponad rok do roku. No i całkiem niezły wynik finansowy, bo blisko 5,5 miliarda złotych za rok ubiegły. To wszystko świadczy o bardzo dobrych parametrach sektora ubezpieczeń, dobrej kondycji, o bezpieczeństwie, stabilności tego sektora i o bardzo dobrej perspektywie, jeśli chodzi o rozwój. Niemniej jednak, jeżeli spojrzymy na to, jak dobre mamy wyniki, jak dobre mamy wskaźniki i porównamy to do chociażby przeciętnych wskaźników w krajach europejskich, biorąc pod uwagę chociażby wskaźnik penetracji rynku, to zobaczymy, że wskaźnik ten w Polsce za rok ubiegły to jest nieco ponad 3% w porównaniu do średnich europejskich na poziomie 7,5 czy 8%. A zatem, Szanowni Państwo, jest jeszcze wiele do zrobienia. Jest wiele perspektyw. Pamiętając o tych perspektywach, musimy powrócić do podstawowych, kluczowych funkcji ubezpieczeń, czyli do tego, że to sektor ubezpieczeń jest niezwykle ważny dla gospodarki, dlatego że oferuje przedsiębiorcom istotne instrumenty ubezpieczeniowe w zakresie zarządzania ryzykiem. Że to sektor ubezpieczeń to jest ten element, który ma zapewniać pewną stabilną perspektywę kontynuacji działalności gospodarczej. No i wreszcie niezwykle istotna rola sektora ubezpieczeń w zapewnieniu stabilności funkcjonowania systemu ubezpieczeń obowiązkowych. Szanowni Państwo, na tym tle należy oczekiwać dalszego dynamicznego rozwoju polskiej branży ubezpieczeń, który powinien odbywać się w sposób odpowiedzialny w oparciu o dogłębną analizę ryzyka i potrzeb klientów, a także element edukacji, który jest bardzo ważny. W ostatnim czasie wyzwaniem dla sektora ubezpieczeń było spełnienie aplikacji od stycznia bieżącego roku wymogów unijnego rozporządzenia PRIP, które nakładało obowiązek tworzenia i przekazywania klientom dokumentów, które zawierają kluczowe informacje o produktach ubezpieczeniowych z komponentem inwestycyjnym. Temat nieprawidłowości przy zawieraniu umów ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym był bardzo trudnym tematem dla branży w ostatnim czasie. Pobieranie od klientów wysokich opłat likwidacyjnych wpłynęło na ograniczenie zaufania do branży ubezpieczeniowej. Pozytywnym takim sygnałem, który i chęcią dialogu, który się pojawił, to było porozumienie zawierane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakładami ubezpieczeń, na podstawie których zakłady zobowiązywały się do obniżenia opłat w aktywnych umowach. Mam nadzieję, że wszyscy ubezpieczyciele respektują te zobowiązania, a ze swojej strony chcę zapewnić, że Ministerstwo Finansów w sposób bardzo zdecydowany będzie reagować na występujące na rynku w tym kontekście nieprawidłowości, które mogłyby dotyczyć produktów inwestycyjnych. Oczekiwalibyśmy również od samorządu ubezpieczycieli oraz od całego rynku zaangażowania w sprawę minimalizowania i eliminacji negatywnych praktyk rynkowych. I tutaj, Szanowni Państwo, jedynie przypomnę, bo jest to rzecz bardzo oczywista dla pracowników sektora ubezpieczeń, że budowanie zaufania klientów opartego na odpowiedzialnym i uczciwym postępowaniu jest warunkiem niezbędnym dla umożliwienia dalszego odpowiedzialnego rozwoju rynku ubezpieczeń. Dobre praktyki to są praktyki, które wypracowujemy, ale przede wszystkim nie po to, żeby one
żeby się nimi pochwalić, tylko dobre praktyki to jest implementacja i bardzo serio traktowanie tych standardów. Dzisiaj, mając na uwadze tematykę Kongresu Ubezpieczeniowego, niedoubezpieczenie, nowe ryzyka, technologie, jak ubezpieczać zmieniający się świat, nawiasem mówiąc, bardzo trafnie sformułowanego problemu, chcę poruszyć kilka aktualnych kwestii, które dotyczą branży ubezpieczeniowej. Jeśli chodzi o branżę ubezpieczeniową, jak i cały sektor finansowy, to stoi on obecnie w obliczu gwałtownego rozwoju technologii, które może mu zapewnić bardzo istotne przewagi konkurencyjne. Te innowacyjne rozwiązania oparte chociażby na technologii blockchainowej czy też telematyce w ubezpieczeniach komunikacyjnych już teraz wzbudzają bardzo duże zainteresowanie wśród klientów. Przewiduje się, że ich udział w prowadzeniu takiego nowoczesnego biznesu będzie stale wzrastał, a jak wynika z prognoz jednej z dużych firm konsultingowych, do roku 2022 2 na 3 samochody będą wyposażone w pakiet aplikacji online wspomagających podróż. Dostosowanie oczywiście regulacji do nowych realiów jest niezbędne w celu zapewnienia dalszego rozwoju i bezpieczeństwa wszystkich uczestników rynku. Zadaniem nas wszystkich jest zatem identyfikacja i eliminacja barier regulacyjnych dla rozwoju działalności podmiotów, które będą wdrażały takie nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jesteśmy też zobowiązani patrzeć w przyszłość i analizować, jak ta rzeczywistość, która zmienia się na naszych oczach, technologiczna, w tym sztuczna inteligencja, będzie wpływała na rynek finansowy i jakie będzie niosła ze sobą szanse i zagrożenia. Niezwykle istotne w tym kontekście jest kwestia cyberbezpieczeństwa, bez którego nie byłby możliwy rozwój innowacyjnych i nowoczesnych technologii. Szanowni Państwo, innowacyjne rozwiązania znalazły odzwierciedlenie w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, która implementowała dyrektywę o dystrybucji ubezpieczeń. Wdrożenie tych nowych reguł dystrybucji to teraz jedno z większych wyzwań dla rynku ubezpieczeniowego. Dla klientów nowe regulacje będą oznaczały większą transparentność, uporządkowanie informacji, czyli to, co jest kluczowe na rynku, redukcja asymetrii informacyjnej. W zakresie rozwiązań technologicznych staraliśmy się wszędzie tam, gdzie było to możliwe, uwzględniać potrzebę zapewnienia elektronicznej formy obrotu. Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń objęła regulacjami tak zwane szczególne formy pośrednictwa ubezpieczeniowego i włączyła do definicji dystrybucji tak zwane porównywarki internetowe udzielające informacji o dostępnych produktów na podstawie kryteriów, które wskazuje klient, a także ma możliwość wypracowania rankingów. W przypadku tej dyrektywy istotne jest, aby porównywarki umożliwiały bezpośrednie lub pośrednie zawarcie umowy ubezpieczenia. Dyrektywa umożliwia również przekazywanie klientowi informacji za pośrednictwem stron internetowych. Będzie to możliwe, jeżeli informacje będą skierowane osobiście do klienta, czyli po zalogowaniu w na przykład takim serwisie transakcyjnym. Ta dyrektywa podnosi również kwestię niezwykle ważną, mianowicie podnoszenie stałe kwalifikacji zawodowych pośredników ubezpieczeniowych. Branża to są ludzie. Jakość usług ubezpieczeniowych to jest jakość kadry, którą mamy, a zatem to, w jaki sposób one będą oferowane, w jaki sposób będą dystrybuowane, zależy od tego, jak często będziemy szkolić pracowników i w jakim zakresie te szkolenia i jak na serio będą się odbywały. Termin wejścia ustawy to jest dzień 1 października bieżącego roku. Pierwotnie ta ustawa miała obowiązywać od 23 lutego, ale na skutek odroczenia terminu wdrożenia dyrektywy polski ustawodawca zdecydował się na termin 1 października. Sprostanie wymogom tej ustawy ze strony wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku ubezpieczeń oczywiście wymaga jeszcze sporo pracy. Mam jednak nadzieję, że te dodatkowe 7 miesięcy, które zyskaliśmy, sprawi, że 1 października wszyscy będą gotowi. Kolejnym niezwykle istotnym w aspekcie dzisiejszego tematu wyzwaniem regulacyjnym dla rynku jest wdrożenie regulacji RODO. Widzę, że część z Państwa od razu
na ten skrót zareagowała, więc widzę, że to wyzwanie jest odpowiednio zidentyfikowane, rozpoznane i pracujemy nad nim. Podstawowym takim celem oczywiście rozporządzenia jest zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i to rozporządzenie wprowadza szereg zmian w tym zakresie. Ministerstwo Finansów uczestniczy oczywiście w pracach legislacyjnych nad wdrożeniem regulacji RODO do krajowego porządku prawnego i dotychczas zaproponowane przez nas zmiany przewidują między innymi rezygnację z wyrażania zgody pisemnej na rzecz tzw. zgody wyraźnej w przypadku pozyskiwania przez zakłady ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych od podmiotów, które prowadzą działalność leczniczą. Tu kwestia ta będzie jeszcze przedmiotem dyskusji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Po drugie, umożliwienie zakładom ubezpieczeń przetwarzania danych osobowych w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń, a w dalszej konsekwencji oczywiście na szkodę ogółu ubezpieczonych. Także umożliwienie przetwarzania danych osobowych osób odpowiedzialnych za zajście zdarzeń losowych zawartych w wyrokach skazujących i dokumentach o naruszeniu prawa. Należy podkreślić, że w przeważającej części produktów ubezpieczeniowych zawarte są wyłączenia odpowiedzialności dotyczące zdarzeń, oczywiście będących przedmiotem następstw tego typu przestępstw. Dla ustalenia odpowiedzialności jednak zakładu ubezpieczeń niezbędne jest przetwarzanie przez ubezpieczyciela tych danych osobowych dotyczących wyroków wskazujących oraz naruszeń prawa, na przykład w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej czy ubezpieczeniach ochrony prawnej. Szanowni Państwo, jednym z istotnych tematów kongresu jest również kwestia niedoubezpieczenia. I na marginesie tego tematu nie sposób dzisiaj nie wspomnieć o gorącym dla branży wydarzeniu, jakim jest orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie rekompensaty za szkodę niematerialną. W marcu bieżącego roku Sąd Najwyższy dopuścił możliwość przyznawania zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. To są tak zwane stany wegetatywne. Oczekujemy co prawda na uzasadnienie, niemniej jednak już dzisiaj można powiedzieć, że orzeczenie to otwiera nowy, potencjalnie bardzo szeroki katalog roszczeń, które z uwagi na termin przedawnienia może sięgać również lat ubiegłych, czyli nawet do 20 lat wstecz, podobnie jak to miało miejsce w przypadku sprawy tak zwanych zadośćuczynień. Niewątpliwie będzie to miało wpływ na działalność zakładów ubezpieczeń. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że wzrosną koszty działalności, co może mieć wpływ na wysokość składek, przede wszystkim w ubezpieczeniach obowiązkowych. Zwiększenie obciążeń ponoszonych przez ubezpieczycieli, a w konsekwencji też przez ubezpieczających, rodzi potrzebę podjęcia próby zmian ustawowych regulacji w zakresie zadośćuczynienia za krzywdę. I chcę tutaj poinformować, że takie prace zostały rozpoczęte w Ministerstwie Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Finansów i Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Zmierzają one do wprowadzenia nowej instytucji w prawie cywilnym zwanej powetowaniem oraz ustawowego określenia kręgu osób uprawnionych oraz wysokości świadczenia. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że rozwiązania te wpłyną na przewidywalność kosztów prowadzenia działalności i tym samym pozytywnie wpłyną na ustabilizowanie wysokości składek ubezpieczeniowych, co przecież ma kluczowe znaczenie dla posiadaczy pojazdów, dla klientów, którzy są zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, chciałabym jeszcze jedną kwestię poruszyć, mianowicie kwestię, która jest właściwie taką najświeższą, mianowicie kwestia pracowniczych planów kapitałowych. Najświeższa dlatego, że w tym momencie Ministerstwo Finansów jest na etapie opracowania nowej, ulepszonej, zmodyfikowanej wersji już projektu ustawy i przewidujemy, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni ten projekt, ten nowy projekt po wszystkich uwagach, po wszystkich konsultacjach już zostanie przygotowany, udostępniony do publicznej wiadomości.
z punktu widzenia finansowego bezpieczeństwa obywateli, ich długoterminowych oszczędności przeznaczonych również na cele emerytalne, tutaj te pracownicze plany kapitałowe, ta branża ubezpieczeniowa pełni również niezwykle istotną rolę. System ten jest oparty na rozwiązaniach, które funkcjonują na świecie, sprawdzają się między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie taki program od kilku lat pod nazwą Nest bardzo podobny funkcjonuje. Wdrożenie tego programu PPK z pewnością przyczyni się do zmiany struktury oszczędności. Jak Państwo wiecie, jeśli chodzi zarówno o poziom oszczędności, jak i strukturę oszczędności, w Polsce jeszcze mamy wiele do nadrobienia. Zarówno poziom jest relatywnie niski, jak i też struktura oszczędności. Chcielibyśmy, żeby uległa zmianie na rzecz bardziej tych oszczędności długoterminowych w postaci inwestycji kapitałowych. Reforma ta właśnie przyczyni się do zmian w tym zakresie, a także pośrednio do redukcji kosztów finansowania inwestycji. Projekt ten, nad którym obecnie pracujemy, jest również niezwykle istotny dla branży ubezpieczeniowej. Spośród postulatów branży najważniejszym było uwzględnienie zakładów ubezpieczeń jako instytucji zarządzających PPK już na wstępie, tam gdzie następuje akumulacja kapitału i dystrybucja. I tutaj mogę Państwa zapewnić, że ta propozycja jest analizowana w Ministerstwie Finansów. Musimy rozstrzygnąć kwestię rozdzielenia ryzyka ubezpieczeniowego od akumulowania środków PPK, a także kosztów prowadzenia tej działalności przez ubezpieczycieli, zwłaszcza w kontekście podatku od aktywów instytucji finansowych. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie istotna, bowiem dla nas istotne niezwykle jest to, aby uniknąć wydatków w obecnym systemie. Dla branży ubezpieczeniowej oczywiście ważnym wyzwaniem będzie zaproponowanie oszczędzającym w PPK po zakończeniu aktywności zawodowej produktów o charakterze dożywotnim, rentowym, których, jak Państwo doskonale wiecie, na naszym rynku brakuje. Podsumowując, chciałabym powiedzieć, że branża ubezpieczeniowa to jest branża, przed którą jest wiele wyzwań, zarówno wyzwania technologiczne, jak i też wyzwania organizacyjne, jak i też te, które są związane z budową zaufania do produktów ubezpieczeniowych. Mam jednak głębokie takie przekonanie, że branża ubezpieczeniowa odpowiednio do nich się przygotuje i im sprosta. Życzę Państwu owocnych obrad, gorących dyskusji, owocnej, efektywnej wymiany zdań. Dziękuję.